Cześć, jestem Marcin i to jest kolejny odcinek ze FNAF Plusa. Tak, FNAF Plus. Oczywiście nieoficjalny FNAF Plus, bo wiemy jak to wygląda ta sytuacja z FNAF Plusem. Jest to znowu fangame stworzony przez Lost Power Play. Nagrywałem wcześniejszą wersję, którą tam kiedyś wypuścił. I to jest ta aktualna wersja tego fangame'u. I same menu już jest bardzo obiecujące, w sensie, no kurde, nie wiem, fajnie te modele wyglądają, naprawdę zarąbiście. I w ekstra można jeszcze raz zobaczyć te wszystkie modele. Foxy jest zajebisty. Nie wiem, zajebiście. Tutaj mamy jeszcze różne te. Tu się można z tym jakby pobawić. W sensie można się tutaj. Ciekawi mnie, co to jest. Mamy screenshoty. No. Nie wiem, ciekawe. Jumpscary nie, important, custom night. Custom nighty? Podoba mi się ten efekt. Jest zajebisty. Dobra. Zrobiłem odwroty niż robi się zazwyczaj. Czyli zazwyczaj robi się tak, że wchodzi się do gry i później patrzy się extras. Zrobiłem odwrotnie. Jestem wyjątkiem dla reguł. Więc nie wiem. Jestem specjalny, po prostu. Dobra. Mamy tu Help Wanted, jak zwykle. Mamy nową pracę. Wiedziałem, że Eleven to nagrał. I Dizowski to nagrywali. Okej, okay, X. Aha. Okej, okay, najpierw się ten, bo tu hałasuje. Się rozejrzę. Ale to jest creepy, to mi daje vibes tego jednego, czy to druga, tego jednego fangame'u. To było Shadow over Freddy's i to... Okej, okay. Daily Anomaly Report. Okej, okay. Znalazłem anomalię pierwszą. Ile tych anomalii jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 anomalii. 1993. Okej. Okej. Ciekawe, czy ta piosenka jest copyrightowa. Mam nadzieję, że nie. Bo jak są copyrighty za tą piosenkę, to trochę lipa. Tu są anomalie jakieś, a ja nie widzę tych anomalii. Po prostu mruga światło i radio szwankuje. Okej. O, tu. Dobra. Wydawało mi się, że coś tu widzę. Dobra. Ostatnia, siódma anomalia. Okej. Okay. Zrobione. Możemy zacząć grę. Pełnoprawny FNAF. Więc spójrzmy, jak to jest. I w ogóle ostatnio sprawdziłem sobie ten kanał na YouTubie o tego gościa. I kurde, gościu jest Ruskiem. A, ty ciebie... Co? Okej, coś się zepsuło chyba z phone callem. A ja go chcę wyłączyć, bo słyszałem, że są... są problemy
To wygląda, jakby to miało schodzić, jakby to miało ograniczenia. Dobra, wracając, słyszałem, że są problemy, że Scottowi sobie nie podoba mu się w skrócie ten phone guy tutaj. Bo tutaj to jest AI zrobione i w ogóle. O, tu jest jakiś kod do pisania. Jest to z AI zrobione i jest to źle zrobione, w sensie źle zrobione, w sensie jest słabo zrobione i Scottowi się to nie podoba. Albo nie podoba mu się to po prostu, że to jest jego głos użyty bez jego wiedzy, jakby jako AI. I wiadomo, jest dużo tych przeróbek zabawnych z Fungajem, gdzie tam coś śpiewa i tak dalej. Z tym myślę, że Scott nie ma nie ma problemów, bo to po prostu filmiki dla Becky, ale to już jest gra i jakby jest darmowa, ale jest jeszcze in development, więc może być też tak, że będzie zarabiać gościu na grze, w której jest głos Scotta, na co sam Scott nie pozwolił, jakby nie zezwolił, nie nadał mu zezwolenia na to, więc dlatego Scottowi się to nie spodobało i nie jestem pewny, ale chyba banowane są filmiki, na których ten AI głos jest, więc naprawdę wolę tego Fungaja wyciszać, żeby nie miał żadnych problemów. Po prostu. Dobra, na razie tu nic nie mamy. To mnie ciekawi. O co z tym chodzi? Bo tam jakiś numer muszę wpisać. Nie wiem. A tu zera nie ma. Okej, okay, nie wiem. Chciałem 2023 wpisać. W sensie, że no. FNAF 3. Bo niego nie ma. Okej, okay, jest tu. Jaki numer tu może jeszcze wpisać? No bo to był ten numer aktualny. Jakby ten rok aktualny. FNAF 1. Jaki numer tu jeszcze można wpisać? Tak szczerze. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jest jakiś ten? Jest jeszcze jedna data. Też nie działa. Więc nie mam pojęcia, jaką datę mógłbym jeszcze wpisać. No bo to są cztery liczby, jak to zazwyczaj we FNAF-y bywa. Jakieś daty ważne, fabularne. Może tu coś znajdę? Ty może się rozejrzy bardziej. I jest zero, ale nie mamy zera do wpisania. O Foxy wie w pierwszej nocy? To tak chyba nie powinno być. A jest już... Co ty gadasz?
Jest problem. I to nie mały. Bo oni są wszyscy aktywni. Gdzie jest Freddy? Okej. Okej, przeżyłem to. Ale dlaczego Freddy jest aktywny w pierwszej nocy? Dlaczego Fox jest aktywny w pierwszej nocy? I druga noc, dobra. X. Szukamy więcej anomalii. O. Okej. Tu gdzieś. Dobra. Trzeba dobrze sprawdzić. Nie no, tu mi kiedyś coś wyskoczy. No to nie może być tak po prostu. Może tu są jakieś numery? Nie no, bo jest tu 1993. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie no, nie wiem. Tu gdzieś jest. Powiem szczerze, nie rozumiem. Nie wiem skąd wziąć numer do kodu. Okej. Nie mam pojęcia. Tak szczerze, nie mam pojęcia. Okej. Nie, zamknij się. Nie, nie chcę copyrightów, nie chcę problemów. Zamknij się, jaki. Halo? O kurde, czego ja byłem świadkiem? To był jakiś easter egg. Jak patrzyli prosto na mnie i się oczy świeciły. Ja pierdzielę. O, siema. Ej, fajne to jest. Oni tutaj tacy ten, a tutaj się rusza już. Ale sympatyczna koleżanka. Jasne. Dlaczego już mam tak mało baterii? I już jest pierwsza. Jest w kuchni. Słyszę, okej. Ale. A już jej nie ma w kuchni. A jej nie widzę. Okej. Muszę się mentalnie przygotować na to, że dostanę zawału. Prędzej czy później. Nie jestem na to gotowy. Co jej numer ryga? Okej. Nie słyszę ciki. Fox
Krzyż się rusza, ten siedzi, a niech siedzi. Okej. Siema. Cika wydaje się być głodna. Gdzie jest Bonnie? Bonnie jest parts and service, co nie? Może ja to zamknę? Nie wiem, gdzie jest Bonnie, to jest problem. O, tu jest Bonnie. Okej. Okay. Siema. Są takie ten. Ej, ja nie wiem, czy ta chica teraz tam. Tu stoi. I teraz chyba. O kurwa. Okej, okay. Tu za wcześnie. Chuj. On zaraz przebiegnie. I Ferry się ruszył. Fuck. Wypierdalaj. Wypierdalaj. Dobra, nie. To już jest panika. Gdzie jest Freddy? Czekaj, jest tu. Okej, okay. Jestem bezpieczny. Freddy jeszcze nie... Freddy, kurwa. Fox jeszcze nie biegnie. Tu jest Freddy! Tu stoi! Widać tutaj jego ten, jego mordka i tutaj jego łapa. Tu jest Bonnie, tu jest Foxy. Ja nie wiem, czy otwierać te drzwi. Ja naprawdę nie wiem. Nie no, bo Foxy tu... Nie wiem, czy ja to przeżyję. Chyba nie. Czy tu jest... Okej. Okay. Czyli słyszę, jak wchodzi do tego pokoju obok. O kurwa! Co to było? I teraz tu jest. Wiedziałem. Hehehe, siema. Słyszę pozytywkę. Chyba to naprawili, że Foxy nie biegnie od razu. Okej. Fuck. Przeżyłem. 1% przeżyłem. Holy shit. Cześć Anas. To jest mocne, ale było blisko. Było strasznie blisko. Nie. Dobra, dawaj te anomalie za... Pierdzielone. No, zbieraj to szybciej. Dlaczego mam to robić za każdym kurna razem? To jest głupie. Tu się nic nie dzieje. Co jest? Słyszę jakieś dźwięki inne, chyba. Jakby jakieś krzyki dzieci. No, poza tym, tu się naprawdę nic nie dzieje. Tak szczerze mówiąc. Jest to niepokojące za pierwszym razem.
A jak już to robię trzeci raz, to nie ma to już dla mnie żadnego impaktu, nie ma to znaczenia po prostu. Niech to po prostu jest i tyle. A mogliby dodać, nie wiem, co noc inną minigierkę jakąś? Nie wiem, bardziej kreatywniej może? Czy ja tu mogę coś... Nie, wypierdalaj. Nie. Zamknij pizdę, kościół. O, już bo nie idzie. Już idzie. Okej. Nie, ja bym go posłuchał, ale po pierwsze jest popsuty, jak to słychać. Słyszę dwóch na raz. Nie wiem dlaczego. A słyszę dwóch na raz. A po drugie, mówiłem, Scottowi się to nie podoba. Więc nie będę kusić losu, I guess. Chyba tutaj po prostu użyję taktyki Snuffa 1. Jakby to już jest trzecia noc, więc może czas najwyższy, żeby się wziąć w garść i użyć swojej taktyki, którą się tak używało we FNAF 1. Tutaj jest gorzej, bo to odwracanie jest, więc to nam dodatkowo jeszcze czas marnuje, tak naprawdę. Dobra. Słyszę cikę w kuchni. Dobra. Coś tam robi stuku puku. A jak ci stuknę puknę, to zobaczysz. Dobra. Nie tym razem. Okej. Najważniejsze jest to, żeby utrzymać Frediego na swoim miejscu. Niech siedzi. Foxy najlepiej też. I już spierdolił. Jak to jest możliwe? Okej, Chica zaraz przyjdzie. Bonita. Kurwa! Zawał! Ja już nie wiem. Nie, Freddy'ego tu nie ma. Teraz jest. Tego się spodziewałem. Dobra. Ja pierdolę, Chica. Proszę, niech Bonnie. Niech Bonnie, kurwa. Niech Freddy działa jak Chica. Że sobie postoi. Chwileczkę. Później sobie pójdzie. Godzę się na to, że może go nie... O kurwa. Ty szmat pierdolona. Dlaczego Chica? Foxy. Okej. O, Freddy Fazbear.
Okej. Gdzie on jest? Gdzie on kurwa jest? Dobra, to mogę otworzyć. On mi tu będzie stał, co nie? Dobra. Jak usłyszę jego śmiech, to zamykam drzwi. Kurwa, za bardzo panikuję. O, pierdole. Dobra. Halo? Halo? Ja tak mogę poczekać. Okej, no to posiedzimy. Cześć Boni. Drzwi za mną są zamknięte. Nie mam co się martwić Freddym. Idzie Chica. Kurwa, dlaczego to się zacięło? Dlaczego? Okej, przeżyłem. Dobra. Jakby to była czwarta, nie dałbym rady, ale na szczęście to była piąta. Ja pierdolę. O, czwarta noc już. To jest ciężkie. Dobra. Myślałem, że to... że to nie będzie aż takie ciężkie, a jednak jest. Dobra, zbieraj to szybciej. Coś, myślałem, że to endoszkielet, a tu kupię balony. Nie wiem, ale gdzie to kurwa jest? Ej, bo ty... Aha, tu jest. Okej. Tu, tu gdzie? Tu, tu. Ostatnie. Po co to jest? Po co? Ja rozumiem, okej, szukamy anomalii, szukamy ten, że to jest pokazanie. O mój Boże, to miejsce jest opętane. Miejsce jest nawiedzone. O Jezus. Ale kurde, przecież wiemy, że to jest nawiedzone. Sam fakt, że te animatroniki nas atakują. To jest znak, że ten, to miejsce jest nawiedzone, więc... Dlaczego? Aż cztery razy, zakładam, że przed piątą nocą też to jest. Dlaczego aż tyle razy powtarzać tą głupią sekwencję z anomaliami, jak dałoby się coś ciekawszego pokazać? Albo gdyby tam się w ogóle coś... Ciało, nie? To by też było fajne. Gdyby tam faktycznie jakieś anomalie były widoczne, a nie ciągle to samo, że po prostu o, światło mruga. O Jezus, radio się zacięła. O Jezus. Ale to jest kurwa straszne. Okej. Okay. No nie gadę, że on tu już jest. Nie, on jest w kuchni. Teraz. Okej, tu już jest. Kurwa, nie wiem. Okej. Otworzę to. Okej, okay. Zamknę to. Nie wiem, kurwa. O!
Ale ekipa się, kurde, znalazła. Ekipa Fazbera. O pierdole, drzwi są zamknięte, spierdalaj. Legitnie dostaję zawału przy tej grze. Legitnie. Dlaczego? Bo niego nie ma. Ej, no teraz muszę mieć wiecznie te drzwi pierdolone zamknięte. On tu zaraz przyjdzie. Okej. Freddy, możesz zamknąć pizdę? Nie wiem. O pierdole, wiedziałem, że on tu przyjdzie, a się wystraszyłem. Ja... Ja nie wytrzymam przy tej grze, ja na zawoł zejdę. Kurwa, otwórz to, otwórz to. Nie marnuj prądu, otwórz to. Zejdę na zawoł jak chuj. No i co? I on się znów zaśmiał i znów tam jest, czy co? Nie wiem. Nie wiem, kurwa. Ty szmato pierdolona. Wiedziałem, tego już się nie przestraszyłem, bo oni ją wyprzedził. Mogę w okresie zobaczyć? Nie mogę. Kurwa, to jest pojebane. Jeszcze raz się kurwa zaśmiej. No i się zaśmiał. Czy ty możesz? Przeczuwam zawał. Wiedziałem. Tym razem nie już taki mocny, ale lekki był. Czy ty możesz, kurwa, przestać? O shit. Więc tak to wygląda. Ja pierdolę, jaki creepy. Good job, sport. What? Schmidt? The end? Ej, the fuck? Dobra, jest mary, ale... Wait, to była... To była czwarta noc. To była czwarta noc. Dlaczego dostałem check za piątą noc? Ej, the fuck? Co jest? No, nie wiem, sam fakt, że nie wiem, jakby... Nie ma tu szóstej nocy, chyba. Chyba. Chyba, że w continue się pojawi szósta noc. Ale niby dostałem już check. Jakbym przeszedł piątą noc, więc nie... Nie wiem, o Jezu, sorry, odbiło mi się. To jest jeszcze ciekawe. To są ciekawe opcje. To bym chciał spróbować.
to najbardziej mnie ciekawi. Jumpscary. Osobiście nie widziałem żadnych z nich. Jestem zbyt dobry. Jestem zbyt dobry w te gry. Nie widziałem żadnego jumpscara. Important. Nie chce mi się. Sorry, ale nie chce mi się. I Custom Night. Więc ja bym jeszcze spróbował z tym tutaj, o. Wejść tu w piątą noc. I jest to. Nie wiem, może tu była czwarta noc. Może za czwartą noc się dostaje czek. Może to jest jakiś geniusz autora, który nie dany nam zrozumieć. Może to jest jego geniusz, który jest po prostu nad nas wszystkimi, nad każdym z nas. Jest najinteligentniejszą osobą i dlatego żaden z nas tego nie potrafi pojąć. Jego inteligencję. Autora tego fangame'a. Tak, nie wiem, może być. Na pewno bardzo inteligentne jest posunięcie takie, żeby wpierdolić 5 razy tą samą frekwencję. Frekwencję? Sekwencję. Aha. Czyli to po prostu tak wygląda. Może się zamknąć? Dziękuję. Jaki Bonnie? Ja nie jestem Bonnie. Ej. Okej, pierwszy raz teraz Bonniego tam zauważyłem. Ej, bo kamery teraz inaczej wyglądają. Co ty gadasz? O kurwa. Dobra. O pierdole. Zamykam to. Dobra. Ej, fajna jest ta opcja. Kustomizacji. O pier... Okej. Okej, on tam stał. To mamy pierwszy game over. Dobra. I... Nie. Naprawdę nie. Dobra, ja wam to pominąłem, bo... Nie wiem... O, jeszcze phone call tu się powtarza, naprawdę. Zamknij pizdę, gościu. Mówiłem ci już. Czy naprawdę autor fangame'u nie pomyślał o tym, że... Po przejściu piątej nocy... Ktoś chciałby, nie wiem, szybko wrócić do tej piątej nocy i spróbować.
Ale kurwa nie może, bo musi znowu przechodzić przez pierdoloną sekwencję szukania anomalii, która nic nie wnosi. Tak naprawdę. Nie, nie wytrzymam. Nie wytrzymam z tym Freddy. On jest pojebany. Czy ty możesz? Czy jak słyszę jego pozytywkę, to czy mogę otworzyć drzwi, czy nie mogę? Bo już nie wiem. Ucichło. A nie. Zajebiście ucichło. Dobra. Nie wiem, siedź tam. Ciągle go słyszę gdzieś, a go nie widzę. Jest chyba w kuchni. Nie wiem, kurwa. Już nie jest w kuchni. Nie wiem, nawet go nie widziałem. Ja nie wiem, czy teraz mogę otworzyć te drzwi, czy... Czy o co chodzi? Czy jak jest pozytywka? Nie jest teraz tu. A, i tak nie otworzę drzwi. Bo cika. No i znów się ruszył. No i nie mam kiedy drzwi otworzyć. Okej. Nie no, zajebiście. Gra naprawdę zajebista. Nie. Słyszę pozytywkę. To nie otwieram. Jak on tu stoi, to nie jest w stanie mnie zabić. Co nie? Teraz jest w stanie mnie zabić. Fenomenalnie. Bonnie. Zaraz będzie Bonnie. A Freddy go to pojebało w ogóle. Dobra. Nie wiem, zamykam. I tak Foxy biegnie. Czyli czy ty możesz? Okej. Jest piąta. Mogę to przeżyć. Mogę dać radę. Stop. Stop. Siedź tam. Siedź. Pośpiewamy razem. Okej, okay. Nie spodobała mu się. Nie spodobała mu się moja parodia
Freego Fazbera. O kurde. Okej, nie wiem. Piąta noc ciężka. Ale nie będę tego próbować. Naprawdę. Jak trzeba przechodzić ciągle przez tą samą sekwencję z tymi. No. Z tym światłem i z tym radiem głupim, to naprawdę nie chce mi się. Tu mogę jedynie Custom Night zobaczyć. To wygląda zajebiście. To wygląda nieźle. Dobra, to teraz jedyne co nam tutaj pozostaje to mocne zakończenie, więc przygotujmy się na to, co nadchodzi. Dobra. Czy co?